Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. O, już może chcę nagrać. Już po telefonie, po odebranym. Tamten już się śmieje. Co on kurwa się śmieje? Zwycięstwo. Mamy położone te bloczki. To tak, z 20 palet to zostało tyle. Labirynt. Tu kanały są sprzątnięte, cały syf jest tu w tych, gdzie to będzie zalewane. Tu jeszcze na prośbę inwestora druty włożone. Tu kamień już troszkę tam, no trzeba przystawić to. Szaluje tam coś. No trzeba to przystawić. Tu też były zwalone te bloczki, porę drutów ma być włożone, tu tak samo. O. No trochę nam to zajęło, ja tu w sumie byłem chyba 5,5 dnia. Praktycznie tak wszyscy po 5,5 dnia. Ale tu murowaliśmy, maks nas tu 4 było, bo znowu chorobowe, wolne, to z 6 to tak 4 cały czas robi, na wymianę. No ale to jest życie normalne. Tutaj już takie przygotowali. To znaczy nas to już nie interesuje praktycznie. Tu będzie taki wlot, chyba no, taka czerpnia, chociaż chyba tam wentylator będzie z zewnątrz i tam będzie wentylator drugi, bo tu nie jest zamurowane. Ktoś tam też już chyba dwa filmy, Szybki Żółwik chyba mówił o tym, że tu w lato to by było gorąco, no pewnie by tak było, no ale na szczęście tu jest zimno, jak się nagrzeje trochę, to no muszę uważać, bo tu są, tu na koniec nie stawialiśmy z tymi ścianami tego ostatniej warstwy, tylko do sznurka ostatnim sobie ładnie pociągnęliśmy. No zobaczymy, jak im to będzie wszystko pasować. No, także co? No było roboty, no. A w ogóle, no to tam też nam tu dzień wypadł. Nie wiem. Trzeba poczekać. Gdzie wczoraj, dzisiaj jest piątek, wczoraj był czwartek, tam u znajomego byliśmy, taką pusacuszkę lać, taką płytę, także sobie coś tam nagrałem, no i tam sobie obczajcie co i jak, bo tutaj to za dużo materiału nie ma, także widzimy się po przerwie, na tamten film to będzie w jednym, zostawcie tam lajka pod filmem, łapkę, komentarz, kto może dla zasięgu. A my powoli to zwijamy. Siemaneczko, dzisiaj taka malutka robota. Kumplowi się zachciało boiska potężnego do kosza. Zrób mu i zrób. Pół roku mnie męczył, no i zaszalował sobie. Jedzie już gruszka. Dzisiaj jest taki trochę... Teraz już tej mgły nie ma, ale ponuro. Poszalował, trochę podsypał, coś tam zagęszczał. No i pojechał właśnie po operatora, bo się oczywiście zabłądził. No i musimy to zalać, mu zatrzeć to trochę. Także widzimy się później, jak zaczniemy to lać. Ogólnie to budżet ograniczony. Nie wiem, ile to jest, 60 coś metrów, czy 60. No i tak 7 meterków jest zamówione. No to zobaczymy. Jak nie, to się będzie deską się przygrodzi czy coś. Jakoś to się oszuka. Dobra, zaczęliśmy, no trochę trzeba przegarniać. Musimy przegarniać, bo brakuje lody. Tu kolega jest przygotowany idealnie pod zalewanie. Na razie nic nie mierzę, trzeba tu przegarniać. Trzeba będzie przejść całość. No tak widnie będzie.
dużo za wysoko. Dobra, nie starczy? Dobra, poczekaj. Chyba musi przejechać, a my tu dogarniemy w ten narożnik. Co to kurwa było? Tylko powiem, trzeba mu pokazywać. Dawaj. Dobra, bo coś będzie. Dawaj. Dobra. Skończyliśmy to o godzinie o 10, to już było tak w miarę ogarnięte, było pomyte. Jest godzina 13, czyli 3 godziny. Nic. Dopiero się mgła podniosła, a to jak było rzodkie, tak jest. Ale chujnia. To se kurwa posiedzę. To sobie posiedzę tu. Godzina po 15. Byłem, zjadłem obiad w domu, przyjechałem znowu. A to jest jak... Jakie było, takie jest. Tu już widzę, że standardowo. Kotek już był tu, pochodził sobie. Dobra, próbuję na bokach to przejechać. Zobaczę, co to się będzie działo. Zdecydowanie jeszcze nie. To jest dobrze, tak jak jest ruszone. Ale to jest dobre, o, żeby posypkę. Może jeszcze nawet na posypkę. Jest za wcześnie, ale tu posypki nie będzie. Tu mam tylko zatrzeć to. Ale tam to wszystko jeszcze. Zresztą wszędzie jest gnój. Mokre. Nocka? No coś mi się nie chce za bardzo. Ale wieczór się złapie. Aktualizacja mała, 17 godzina. No, raz tak konkretnie przejechałem, ale zmiana decyzji, będziemy sypać. Nie wiem, taczki weźmiemy, łopatę, tam 6 woreczków, 2 kilo na metr. Na raz to przesypiemy. Żeby to, no żeby to ciągło, bo tu nie widać końca, ledwie początek widać, słońce już prawie zaszło, a my w ciemnej dupie, to znaczy ja. Choliera, no, że to ze 2 miesiące wcześniej było, to by było dobrze. Mamy godzinę 21 pewnie, 20 gdzieś, to jest zatarte talerzem, praktycznie to się dopiero teraz nadaje na łopatki. Ta strona, tamta nie. Ale najlepszy hit dnia to jest, po ile podsypka była dzisiaj, za ile? Za 100, 150 kilo? Nie, 5 worków było. No tak, 150 kilo. Także z 2 zł za kilo podsypki się zrobiło.
Ile? 20? 20 zł. Ja pierdolę, nie no, gościu, gościu dzisiaj zarobił, kurwa. Płyta go, kurwa. Płyta go wyniosła. Najdroższa płyta w moim życiu. Beton, kurwa, nie wyszedł go po 400, tylko po 600. Dobra, uciekam. Koniec tego, bo to tu, żeby zrobić błysk, no to by musiało być do rana tarcie, ale musielibyśmy skończyć pracę po 12 w południe. No jutro, ja nie wiem, czy to ci powiem, że rano by tego jeszcze nie ruszył. Pewno tak. No bo to się strasznie marzę. No ale co tam, na tyle starczy tam. Ładnie, no. No bardzo powoli to wiąże, także mówię, no tu poszło 150 kilo tej posypki. Ile to jest? 60 metrów tu jest gdzieś, nie? Jest. No, no to tyle poszło. A stosuje się podobno około 4 kilo. Ale ja to tam taki fachowiec w teorii tylko. Przy ładowarce zrobiliśmy wymianę oleju. Kamil robił wymianę oleju w silniku. Z Kalchemu, taką firmę tam. Inwestor tutaj załatwił olej, także wymieniliśmy. 12 litrów w nią wchodzi. Doleciliśmy tego hydraulicznego trochę. Jakieś tam żarówki powymieniane, bo tu tutaj coś nie świeciło. Masa wszystko jest porobione. Klaksonu też nie było. Tu jeszcze jakieś brakuje obrysówki, chyba czerwone, a to urwane jest. Klakson nowy. No takie drobne, no. Żeby tylko takie drobne wszędzie były, to także można ruszać w świat. Jeszcze opony, chyba trzeba zrzutkę.pl zrobić, czy tam jakieś coś. Na opony może mi się zrzucą. Na pieski się zrzucają, to może na opony do ładowarki też ktoś się zrzuci. Dobrze mówię? Jak co? No zrzutkę zrobić na tym. Na jakiejś stronie i na opony by się widzowie... No to się przeprowadzi tam na razie na dół, na tym się jak zalało. Na tych powodziach, nie może zbierów. Ogarnęliśmy tu w miarę. Sprzęt zapakowany, także tyle w tym odcinku. Widzimy się pewnie przy szalowaniu stropu Teriva. Na razie, cześć.